Cześć, z tej strony LogoPerem, wziąłem się w kolejnym odcinku z Ligi Legend. Dzisiaj dalej się ciśniemy rankedy na UNE, dalej próbujemy tego Diaksa wbić. Znaczy próbujemy, idzie do przodu na razie, spokojnie, mamy gdzieś 50 punktów. Więc jakby się udało dwie gry teraz wygrać, to byłaby seria. Mamy mida, więc jest na pewno na to szansa. Nie masz głupich autofili. I Ari dzisiaj nam idzie. Ari ostatnio wróciła, bo wszystko inne sponerfione, to Ari wraca. Tak to wygląda. Ari jest okej czempionem. Mamy na Syndrę też właśnie. Koleś wziął Fispik Syndrę. Normalnie by on powiedział Władem na to, ale Wład był zbanowany. Więc raczej spróbujemy po szóstym ją spróbować zabić, tak to będzie ciężko. Jest ta muzyka z DJ Sony, tylko to trochę ciszę. U mnie to jest przynajmniej za głośno, sobie ją włączyłem. Tak rzadko tą Sonę widzę. Mamy fajny team i oni mają fajny team, muszę przyznać. Będzie ciekawa gierka. Bo obie drużyny mają dobry team. Pushingi powiadasz, chcesz się bawić? Ciekawe, że z W zaczęła. Ona ma gościka. Gościk jest ponerfiony troszkę. Się szybciej, dłużej się teraz odpala. Przyspieszenie dłużej trwa. Czarnika sobie wezmę. Unlucky. Minionki w tyłki. Mamy Luciana i mamy Kazika, no to to jest takie... Zależy. Nie wiem, usypiająca jest ta muzyka z tej strony. Bo mi się wydaje tak tylko. No Lee Sin tam się z nim bawi. No to na razie nie idzie, więc stoi tak. Ale Dariusz tam jest. Gonią go? Nie, ale on też nie odpuszcza. Trochę mi się to nie podoba. Ale dopóki tam Syndra idzie, to ja też nie idę. Mógłbym pójść, ale wątpię, żeby to wyszło, wiecie. Mają flesza i są blisko swojej bazy. No spóźniony był ten czar. Mogę go szybciej rzucić. No coś się tam dzieje. Strasznie pasywna ta Syndra. O Jezu, jaki lowy. Chyba mógłbym iść, byśmy na pewno zabili, a tak to tam może być... Może być różnie. No, niech oni tam nie próbują. Aha. Spokojku, zżukowaliśmy. O, zabili. Raczej worth it. Tylko mana mi się już kończy. Teraz musiałem zużyć na dobicie minionków. Wątpię, żeby ona wróciła do bazy chyba, nie? Czy wróciła? Wróciła. O, Syndra ma trochę lepszy outpush ode mnie mimo wszystko. Kodeksik. Jakby kodeksik tak. Mam bucika przewagi. Bucik jest dobry na Syndrę. Możemy uniknąć Q, to jest zawsze do przodu. Problem jest taki, że na szóstym, jeśli ona będzie miała... Zależy dobyć HP, ile kulek będzie miała. Czy trafię czarma. Ale gdybym mieli tak 3/4 HP i mnie trafi z Q, to jest po mnie raczej. To mi na flashu nawet zabije.
A ten minion z szeregu wychodzi, ten z 1 HP. A jednak nie. A, unlucky. Mogę go skudobić. Teraz jest trochę free flag, mam ten midzie, jakby Lee Sin przyszedł. Tylius Darusza zabije. Też ciekawe. Zobaczył Kazika na bocie, jest Kazik. I co jest tym wardem? Daj go tutaj. Już spamuje te kulki. Tepnął na bota Nauti. No, ja jem tą potkę, bo ona mnie zabije zaraz. To jest dalej CC, ja nie wiem gdzie ona poszła. Na dół czy po blue? Po blue. Takie randomowe ulti, które mnie z linii wygania. No spoko, sobie stąd idę. Nie wiem, czy przez to nie złożę sobie tej szmaty do resistu, teraz mi trochę hajsu brakuje na to. To jest Syndra mimo wszystko. No a teraz gdzieś zejdzie na stówę. To jest dobry moment dla niej, wie, że jestem w basie. Ale jeszcze nie ma gdzieś przez pół minuty erki, czyli 8.30. No i nie wiem, co ten minion nie umiera. Jeszcze przylazła z tym dupskiem? Ojej, buty sobie ulepszyła. No, trafiłem ją w końcu, po godzinie. Przegrywam w tej farmie, no już 10. O, ona też spotka je. No nie mogę, bo się tu wywala, jak coś się zrobi jeden błąd, że mnie trafi, jest po mnie. Nie chcę ryzykować po prostu sfidowanej Syndry, wiecie? No, moim zdaniem to jest free frag, jak ktoś przyjdzie i ją na sekundę przynajmniej przytrzyma w miejscu. Muszę ją oglądać, jej animację. Znowu takie randomowe ulti. Ja pierdolę, jak ta postać jest głupia. Muszę uciekać, no. Nic nie zrobię. No trochę spóźniony jesteś, Lee Sin. Ekstra gameplay na Syndrę, muszę przyznać. Nie ma Erki, ale ma Summonery 2. Już Lee Sin powinien olać tego mida, moim zdaniem. No trochę zbyt jolo, jak tam Syndra idzie, to jest po nich. No chyba do bazy wróciła. Co to był za kick? Znaczy wyszło mu dobrze, ale nie musiał kickować w ogóle.
Jak na razie drużynie wychodzi, to lepiej nie kusić losu, już tak powiem. Jest irytujące, że ona chodzi i te spele kastuje. Strasznie ciężko na to gra. Fajne lagi też mi się zaczęły. Co jest kuźwa, no? To jest dobry spot na Charma, ale ja i tak nigdy nie trafię, bo ona widzę, że ogarnia ta Syndra. I też nie wychyla się w ogóle, nie? Zauważyliście, ona tylko puszuje. O kurwa, to było close. Ale dobrze. Było strasznie close, ale zżukowaliśmy. No i Ignemi teraz dużo dał. Może ona z dupia powinna basiki rzucać, a nie ataczki. Morelu, no ale ja muszę Abyssala zrobić. Muszę, bo ona mi potem na samą QR-kę będzie mnie zabiła. Więc Abyssala i tak chyba złożymy w tej gierce. Na razie jest killik, więc jest fajnie. U nich jesteś sfidowany bardzo? Ta Sybil widzę, że ma 3 kile. Ale tutaj... Przembrzeżowski i Bananek nie dają rady. Nie wiem, jak te mecze wygląda, nie powinny chyba Ari wygrywać. Zależy to od dżunglera te mecze. Nie powinni się nawzajem zabijać, takie jest moje zdanie. Ale to też jako Ari nie powinienem tyle farmy być w plecy. Ma buta ulepszonego. No, ona się nie da już nabrać na takie czarmy. Raz mi wszedł czarma i ją zabiłem w sumie też. Ona nic tam nie zużyła, nie? Chyba, że Ghosta, ale nie widziałem. Nie słyszałem przynajmniej, bo Ghosta zazwyczaj słyszę, bo go tak mało słabo widać. Ci już się tam reportują nawzajem. Te lagi są trochę irytujące. Nie iść dalej. Jakby zaczęły go ultować, aby się zatrzymała, to musiał flashować po czarma. Dobra. Nie zrobiłem tego super clean, ale killek to killek. Nic spoko. No to się da szybciej rzucać, ale ja nie wiem, czy chcę to ryzykować, że mi nie wyjdzie. No, top jest na górze, to możemy to dalej puszczać na ulti. Jak przegrywacie w takich matchupach, to zazwyczaj byście musieli złożyć Abyssala pierwszego, a przynajmniej szmatę do resistów. Inaczej byście feedowali taką Syndrkę, nie? Ale jak jest event, to nie musicie. Boję się, bo troszkę nie mam ulta, ale tutaj ward się przydał, to jest dobry ward. Jak to nie siadło? Dobra, Lee Sin go zje raczej. No, ja mu uciekał. O nie! To mnie zostawili troszkę. To nie zły Nautilus. Nie, muszę mi zatrzymać tego Dariusza, to bym uciekł górą. Och, dobra. Nie będę już komentować tego. Niepotrzebnie w ogóle za nimi chodzę do tej dżungli, powinni na linii zostać farmić i robić swoje. To nie są my CS-y, żeby jakieś do dżungli chodzić i zabawy robić. Jana zdążyła przyjść, widzę. Syndra kilka dostała. Nie, też nie spojrzałem, że tam jest Dariusz, albo na pewno, że tam i Nautilus kryje, wiecie? Ale on sobie po prostu uciekł do tyłu. No ale spoko. Jest 13-5, w turę tak wygrywamy. Tylko problem jest taki, że u nas Lee Sin ma te kile, więc jeśli to jakoś przejdzie do mid-game'u i do late-game'u, to ten Lee Sin nie będzie już taki dobry. No ten bot też tak, nie wiem, ta Sona 3 razy się wywaliła. Nie powinna, bo Siri ma strasznie tyli teraz. Przepraszam, średnie. Musiałem być szczery. A trafiło mnie to. No i zjebałem czarma.
Nie wiem, czemu nas fraszowało w ogóle. Nie, ten listing szedł na początku tutaj, a potem tutaj wyszedł. To ja nie rozumiem też. Znowu mnie trochę zbejtowo. Że tak bez żartów. To jest po prostu niezrozumienie się z drużyną, a nie błąd. Nie, bo spojrzałem na minimapę, gdzie on jest i wiedziałem, że jest tutaj. To byłem pewny, że pójdzie naokoło. Więc chciałem ją zmusić do ucieczki, a on potem zawrócił i się takie rzeczy podziały jakieś. Dobra, ja jestem teraz bez flesza. I teraz on zawsze już ją trafię. Zabiją na Utiliusa pewnie. Będzie do tyłu uciekać, czy gdzie? Asystka wpadła jakaś, tylko midem spuszuje. No ta Sybilu ich nadzieję tylko daje. No teamfight to moim zdaniem mamy lepszy. Będzie Lee Sin teraz sfeedowany, Nautilus też jest sfeedowany. No i będą dobrze frontline'a pilnować. Tylko że my się nadal nie wywalali, bo to tak sensu nie ma. Ten Lucianek ładnie szczerze nawet. Tylko tam Syndra schodzi. Tak mi się wydaje. Nic na to nie poradzę. To może być Kazik, więc ja bym sobie tam zajrzał. No, raczej mają tą wieżę, nie? No to pewnie Janna wardowała. Tu by mi się wardzik przydał, niestety nie ma. O Jezu, jakie mam zezać się z tymi czarmami. No ja miałem wardzika, tam go trafił. Nie wiem, czy tam chce iść. Ja bym tam nie szedł. Może go kopniesz jakoś ładnie. No to w złą stronę trochę. Tam jest Kaziu na midzie znowu. Nie powinien Lee Sin killa oddawać. Smoczek powietrzne same. Nie gram jakoś super wyjątkowo w tej grze, ale też taka gra jest, która powiedzmy no, nie pomaga. No Syndra się na serio ciężko gra, no, jest ta presja, że ona cię trafi raz ze stuna i umieracie. No nie singierka ładnie kieruje. To jest normalna akcja. Jak Listinek dobrze Illy ogarnia, a ten Nautilus też tam solo wygrywał. Też teraz armor złożył. A Syndra nie jest sfeedowana, więc też nie jest dla niego zagrożeniem, bo ma po prostu HP teraz dużo. Sivir jeszcze brakuje itemów dwóch. No teraz ma fajny kryt, ale dipsów nie ma aż tyle. No i dogoniłem też tą Synderkę już w farmie. Smoczek teraz, nie? Oni mogli Herolda zrobić z tym Nautiliusem spokojnie. Herold na Nautiliusie jest fajny. Tam Blue chyba będzie, nie? Ale nie wiem, czy tam chce iść. Ale warto wziąć tego smoka, nawet jak nie jest fajny, to się jeszcze zrespi jeden, nie? No i teraz jest Infernal. A raczej jeszcze będziemy przez 5 minut tą grę, powiedzmy, trzymać tak w garści. Z tego Infernala, jeśli jakoś nie strołujemy, to go będziemy mieli. Teraz się zaczną fajty dopiero, te takie midgame'owe. Teraz albo powinniśmy coś siege'ować, albo 1-3-1 zrobić taktykę. Nam tu Lisa zostać na jedną linię i albo Lee Sin, albo mnie na drugą. No go nie zabije tak czy siak. Tam jest Syndra, muszę o tym pamiętać. Może bym go zabił, bo skoku użył. Ale to jest takie gdybanie. Bo tam stunął od Syndry, to by mnie Kazik cofnął i wywaliłby mnie na hita. Blue by mi się jakieś też przydało, nie ukrywam. No to jest sama teraz jest. Tu jest ta Syndra, czy mi się wydaje?
Jest ty. No nie widziałem właśnie, że babta Golsina minęła albo gdziekolwiek. Dobrze. No, bo bym się teraz nie uleczył, no właśnie. W końcu czarnik jakiś ładny wszedł. To był dobry czan, bo teraz mam łatwiejszą drogę do inhibitora, nie? Mimo, że i tak się respią sekundę, to Sandariusz by tutaj naszkodził. Supporty się kłócą między sobą, nie? To Sonas to. Widziałem, że niektórzy te protobelty składają na Ariale Morello jest lepsze. A teraz trochę już za późno na protobelty, tak mi się wydaje. O, czarma wlazła. Czarma wzięła na tego. Dobra, to cofajmy. Nie trołujmy tego. Jak oni się chcą jeszcze pobawić, to... O, kotwica wszedł. No, czarmik wszedł. No i Amerykę, ale... Skoczył. A, on cofnął, bo tutaj właśnie jest Wavik. No, nie pomogę ci. Mogę w sumie, ale widzę, że tutaj idą koledzy. Brzozowski. No ale niech uważa, bo jest na izolacji jeszcze przez chwilę. Dobra, teraz ładnie killi zebraliśmy. Można wrócić. No ale ja nie lubię czegoś takiego, bo tu byśmy się walili, byśmy to sterowali jeszcze i... Już miliard takich gierek miałem, więc no, lepiej uważać. Luden z Rabadon to jest standardowy build. Chociaż Zonia by się jeszcze przydała, no. Dużo spell jest, które mogę zderzować Zonią. Znaczy ulti Syndry głównie. No to nawet jak teraz mam jakąś... Nawet z tymi... Z Abesalkiem to i tak mi dużo nie daje. Nie wiem, czy Tabi Butsów też nie powinien złożyć, ale chyba nie trzeba. No nieźle Lissinek wykarował. Też ostatnią gierkę nie nagrywałem, a zrobiłem 17-1 Lissinkiem. Dlatego nie nagrywałem akurat. No ale to też jest takie... To o czym wam mówiłem, że jak się nagrywa, to jest trochę inaczej. Bardziej na minimapę patrzysz na pewno i to mi go mi nikt nie powie. Bo to zauważyłem na odcinkach, że coraz częściej jest coś takiego, że gram, komentuję i za chwilę ktoś mi wyskakuje, być tak wychodzi za ekranu, nie? A normalnie już się skupiam na tym i to patrzę i czasami wyłapę. Wyłapuję takie właśnie smaczki. Teraz byśmy Barona mogli zrobić. No tutaj jestem tylko dlatego, że moja drużyna tutaj była, ale fajnie jakby ktoś pusznął coś, więc ja idę tam. Tylko to też jest taki drugi moment, że zostawianie swojej drużyny właśnie. Nautilius może powinien, tylko widzę, że on czeka na TPK, ale on powinien puszować jakiegoś sidelane'a. Ja mogę zostać na jednym, bo ucieknę raczej, nie? Więc mogę puszować jednego wave'a. Ale to jest też inna gra w ogóle, jak macie teleporta. Tu ktoś może być w tym krzaczku. Byli. Mogli ich wyłapać nawet wcześniej, ale chyba zabijali Kazika, nie? Nie mam fleszyka, więc muszę uważać. No już tą Janę nie bije nic. No w sumie ma mało AP jeszcze. Ten Abyssal mnie spowolnił mimo wszystko. To nie jest dobry item, który kupujecie, jak jesteście w plecy. No Infernal Baron, jak chcecie. Jak ich zmusimy do walki, to i tak oni raczej przegrają, bo nie mają frontlane'a dobrego. A nasz Nautilus raczej wszystko wytankuje. Chociaż są tak jakoś... Dużo itemów naraz próbuje złożyć.
A, Nautilus jest out w ogóle, tak teraz zauważyłem. Myślałem, że on na TPK czeka cały czas. Fajnie jakby wrócił. No to teraz czy bardziej trzeba się zmobilizować. No bez Nautilusa już nie jest tak kolorowo, bo... Bo listy nie wiem, czy da radę wytankować wszystkich. To są lepsze dipsy. No, item przewagi nad Syndrum. No, ona też ma dipsy. Raczej mi na combo nie weźmie. No, no, nie będę w nią tak jolo wyjechać. Też ten Lucian się nie boi. A tu jest okej, kontrolka. A no, Kazik jest na bocie. Poszedłbym blue normalnie robić, ale... No, ona ma już czego. Shielda ma. Możemy inhibitory odnowić. No już widzicie, że jest ciężej. No, ale to raczej już musimy cofać po tym. Nie, 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 nie. Oni się już raz pyją jak mrówki przecież z tego co widzę. To jest chore, ale tak jest. Ej, no lipa, że tego Nautilusa nie ma. Ja bym nie chciał tej gierki przegrać. No, możemy spróbować zrobić party 2. Tylko nie mam drugiego nuka. Szkoda, że mamy te dwa smoki wiatru. A oni tego nie oddadzą, zobaczcie. No ale Kazika nie ma, ja bym to teraz robił do końca, bo idą od góry. Po prostu to róbcie, po prostu to róbcie. O Jezus Maria. Ja pierdolę, ale zjebał smajta. Dariusz mu to ukradł. no ale zdarza się, nie winię go. Tylko no, będę się głupio czuć jak tą grę przegramy przez to. A Janna ukradła, tak? Mi się dało, że Dariusz sku. Thinking emoji, że tak powiem. Może złożymy tego po tabelta, bo mi brakuje tak skracania dystansu. Zrobimy tak. Albo nie wiem, dobra, to sensu nie ma. Tak, tak, i rowań po prostu kup. Lipa trochę, bo przedłużają grę tym poronem. Teraz mają 4 minuty przedłużone po prostu z tej gry, bo nic nie spuszujemy bez tego. Nie, nie będziemy mogli użyć tego innego wave'a. No musimy iść na inne linie, tylko że teraz teleporty straciliśmy w drużynie, nie? O Jezus Maria. No to ile ten Nautilus jest DC? Ja rozumiem, że tak na chwilę, ale żeby go cały czas nie było? No w końcu ten Dariusz się zrobi nieśmiertelny, to jest ten problem też, nie? A my znowu puszujemy spuszowaną linię, zamiast iść topem. Chodźmy topem, ziomeczki. Czemu wy puszujecie spuszowaną linię? Jak już to topem, albo no nie możemy taktyki teraz jakiejś zrobić, bo jak we trójkę zostaniemy, to nas zniszczą w czterech albo w pięciu. A to jest jakiś teamfight beze mnie. No musiał w Sylwii trafić, ale ona ogarnia te spell shieldy. Patrzcie, musimy tam bronić teraz jak jakieś. No to nie było dobre. Ja pierniczę i przegramy tą gierkę. No Lee Sin teraz niepotrzebnie wjechał. No nie wiem po co tu jest stanie w trójkę znowu. Co nam to da? Jakbyśmy tego barona zrobili, to byśmy to zamknęli, bo byśmy inhibitory zrobili.
smok jest ten. Ja spróbuję coś złapać, ale jak będzie Janna chyba, to nie zabijemy. No to było głupie, co oni teraz robią trochę. No sama została, ale kurde. Oni tu wizję mają, 100%. No Reda robi teraz. Nie ma Syndra, ale nie wiem, czy to no dużo aż tyle daje, nie ma Merki znowu. Ten znowu się tam nie wykurwił. On go może wciągnąć tam, nie wiem, czy on wie. Baron mi się skończył, też jest ważne info. A co on odpieprza teraz? Co ty robisz? Ale ładnie to wyrobiliśmy, ale on zginie. Dobra, inhibi, inhibi, inhibi. Bo Syndra wstaje teraz. I teraz ten. Bo ten się też espi teraz. Oj, nam się tu wave puszuje. Nie wiem, kto go spropuszował, ale ładnie. Nie, Merki. Bicie, bicie, bicie. Dobra, oddzieliłem ich. Nie, Merki, musiałem poczekać na Erkę, musiał jakieś flash playsy zrobić. O nie, Lisinka złapa, nie założyłem tego. Ładnie. Ktoś go goni? Tu jeszcze mój ten stoi od początku gry, kontrolka. No czy inhibitory? Baron? Za ile? Za 1.20. Ale gra ciężka, ja pierniczę. No ja mam teraz dipsy, no ja będę w tą civil chyba flashować, to jest chyba najbardziej. No albo Syndrę, bo jest też, nie ma w ogóle rezistów. No, sobie wezmę jeszcze bluszkę. Niech sobie Reda weźmie. Da sposób czas puszować, nie? I linię mieć przy sobie. Po prostu być w tej bazie. I miniony to same skończą. I oni będą sforsowani, żeby musieli teamfight jakiś zrobić. Na dnie idę na to, bo to się samo spuszuje. Tylko teraz jakbym umarł, to by było lipa, więc... Muszę po prostu z drużyną, midem. Ale grać jest intelektualna, ja pierniczę. Ile trzeba myśleć. Tu może być ta Syndra. Nie mam w zonie, więc troszkę boję się takiej gry robić. A ta Janna jest zawsze przy tym. O Jezus, rykoszety już bolą dupę. No ja właśnie nie wiem, czy Baron, czy... No właśnie nie wiem, czy ja bym wolał... Bez Barona byśmy to moim zdaniem zrobili, no ale dobra, możemy poczekać tego Barona. Moje inhibitory się tak za 4 minuty jedno się trochę spija, albo za 3, coś takiego. Jak oni będą na Barona, to możemy tańczyć wokół niego i w końcu będą musieli opuścić. Na Darius sam tego nie zrobi, więc tym bardziej. Kazik nawet nie idzie, więc nie idę tam. Ja zazwyczaj lubię junglera zabierać od Barona, żeby nie było jakichś trollów ewidentnych. Znowu jakiś słaby był ten smite. Dziomek dobrze gra tym finem, ale tak smite, no rozumiem raz, że mu nie wyjdzie, ale znowu tak na 200 smite'owo. Przecież z kuli finem to jest świetne, to jest chyba najlepsza opcja do smite'owania. Teraz każdy tu albo tu niech ktoś stanie, nie? I się nie bijmy. Oni nie mają dobrego engage'u, więc... O Jezus. Ale czam tam jeszcze przed.
Unlucky trochę tam. Dobrze, win! Ale tą syndrę łapałem przez całą grę, no to musi być łapka, za taką gierkę musi być, bo logopeda tutaj mózgu użył w tej grze. Znaczy w ogóle cała drużyna nie była aż taka zła, ale szkoda Nautiliusa, bo miał dobrą gierkę, a wyszedł ziomek, ale niestety chyba zostanie livera. No nic, ja się żegnam, zapraszam kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!